uwagi na to, że 7 osób nie potwierdziło odbioru zawiadomienia o tej rozprawie, która tutaj się powinna odbyć, nie będzie miało to jakiejś mocy prawnej. Ponieważ Państwa protesty, zastrzeżenia, uwagi są bardzo liczne, Pan burmistrz stwierdził, że żeby były jego działania transparentne, żeby uwzględnić wszystkie Państwa uwagi i zastrzeżenia, lepiej taką rozprawę przeprowadzić, wysłuchać Państwa i dopiero po przeprowadzeniu takiej rozprawy zająć stanowisko. Żebyście Państwo wszystko napisali do tego 12 marca i przedłożyli w Urzędzie Gminy i Miasta. Dlatego, że im więcej napiszecie o tych swoich wątpliwościach, tym biegły lepiej przyjdzie przygotowany na termin późniejszej rozprawy. I nie zajmie nam to 10 godzin, czy 5, czy 8, tylko po prostu będzie bardziej konstruktywna rozmowa na temat tych uwag, które Państwo poczynicie. Daję, że kurnik powinien być przynajmniej 300-400 metrów od zabudowań mieszkalnych. Czy powinien być odgrodzony kurnik pasem zieleni? Nie ma w planie nawet gdziekolwiek usadowie pasa zieleni zrobić z trzech stron. Pas zieleni. A pas zieleni w szerokości jednego metra to nie jest pas zieleni. Pas zieleni musi być przynajmniej 10-20-metrowy. Po drugie jeszcze chcielibyśmy zobaczyć mapki, gdzie jest zaznaczone na tych mapkach graficznie, na mapkach kartograficznych, gdzie jest zaznaczone zanieczyszczenia, jakie będą wydobywały się, znaczy jakie będą wydobywały się z kurników. I powinno być to oznaczone, obliczone i oznaczone. Powinna być również mapka zintegrowana, czyli w sensie, że powinno być hałas łącznie z powietrzem zanieczyszczonym na jednej mapce. Oddzielna mapka, gdzie powinno być samo powietrze zanieczyszczone i oddzielna mapka, gdzie powinno, znaczy, gdzie są odorowe sprawy. Myślę, że tam jest pełno bobry. Jeżeli wiem, bobry są podobrzone. Jeżeli na przykład ta struga zostanie w ogóle skażone, to czyli bobry idą też pewnie, a bobry są podobrzone. A jest pełno bobry. A ja powiem szczerze, że wybraliśmy pana burmistrza na nasz głos na temat wypowiadania się. Chcieliśmy wyrzucić tu i jesteśmy na poparli, ale nic nie. Nasz głos jest taki, że my nie chcemy kurników, nie? Co zrobi pan burmistrz? Proszę państwa, to nie jest tak, że my pana wybraliśmy, to pan ma być za nami. Nie, to nie w tym kierunku myślenie, że pana zreprezentował. Burmistrz musi być organem, który wyda obiektywną, niezależną od czegokolwiek decyzję w oparciu o rzetelnie zgromadzony materiał dowodowy. Każdą jedną opinię będzie musiał uzasadnić, obojętnie, czy to będzie na tak, czy na nie. Tam jest napisane w raporcie, będą wyjeżdżały z pana fermy. 4-5 samochody. Tak jest w raporcie. Może pan sprawdzić. To jest do przewozu paszy, do przewozu, do wywozu czegokolwiek. Także 4 samochody do 5 samochodów dziennie ciężarowe. Napisane jest w raporcie. To jest najbardziej niekorzystna sytuacja w chwili, gdy ptaki są zdawane albo ptaki przewożone i w tym samym dniu jest przewożona pasza. Ale jest napisane 4-5 i ja się tego... Po prostu dojechać samochód osobowy też musi i to są ujęte te samochody tak samo. A po prostu ze względu, ja też po prostu jak będę budował tą fermę, to zatrudnię ludzi i bardzo chętnie akurat Starnowy, czy zaś po prostu... Ten krajobraz chroniony, przyrody, naturalnego środowiska, nie niszczyli przez dziesiątki lat, a teraz pan inwestor po prostu zakłóci całość terenu w kurnikiem. Pytanie, ale pan postawi kurniki 100 metrów od mieszkań, tam gdzie ludzie pobudowali nowe domy, to nie chodzi o to, żeby... Niech on pobuduje, tak jak jest generalnie we wszystkich ustawach, 300-400 metrów, o! I jeszcze pas zieleni 20-metrowy z jednej strony, z drugiej strony i z trzeciej strony. Ale wprowadza pani... To nie ma w ustawie. Wprowadza pani w błąd mieszkalny tutaj ludzi obecnych, ponieważ nie ma takiej odległości. Ani przepisach nie ma, ani... I pani tam, ja mam decyzję z sanepidu z innej miejscowości, gdzie wydano taką opinię, żeby właśnie zmniejszyć złowonne zapachy, pas zieleni 20-metrowy wokół i inwestor do tego przychylił się. Jako przedstawiciele gminy tak usilnie bronicie tych kurników, przecież my jesteśmy tu mieszkańcami, i płacimy podatki do gminy, a wy tak usilnie bronicie. Ale jak usilnie bronicie? No z tej rozmowy wynika, że przeciwko nam jesteście.
Proszę bardzo. Pani mecenas powiedziała wyraźnie, my nie mamy innej możliwości jako urząd, bo musimy wszystkie strony wysłuchać i wszystkie strony zrealizować. Nie ma innej możliwości postępowania, bo na każdym etapie jest to od strony formalno-prawnej sprawdzane i na każdym etapie postępowania te decyzje muszą być zgodne z prawem. To nie ma tak, że moje wiecie, to jest takie i ja sobie zrobię tak. Ale pierwsze wszystkie decyzje i wszystkie to poszło bez spotkania pierwszego z nami. Powinniśmy my być powiadomieni i od mieszkańców.